witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale kochamzabawki.pl. Dzisiaj przedstawię Wam taką oto zabawkę. Jest to lalka Barbie i basen z serii Barbie i siostry na tropie piesków. Jest to zabawka od firmy Mattel, która jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 lat. Jak widzicie, tutaj w zestawie jest basen dla piesków, dwa pieski, mniejszy i duży, i jest również do tego lalka Barbie. Pokażę Wam z tyłu, jak to wygląda. Tutaj macie krótką instrukcję, co zrobić, żeby ten piesek po basenie pływał. Tak wygląda cały zestaw. Zobaczcie, jest ten większy piesek. Jest maleńki piesek. Można go tutaj usadzić na tym dużym. O, i będą wspólnie pływać. Zaraz Wam wszystko pokażę. Tak wygląda basen. Tutaj ma tą część doczepianą. A tak wygląda lalka Barbie. Zobaczcie, ona ma fioletowy kostium kąpielowy i do tego taką przepaskę. Ma blond włosy oczywiście i zaraz Wam pokażemy, jaki ma magiczny strój kąpielowy. Poruszają jej się ręce. Ta jest zgięta akurat. I również poruszają się nogi. Już tutaj przygotowałam dla Was wodę, jest już w basenie. Teraz Wam pokażę, jak będzie ten piesek pływał. Tutaj, jak możecie sobie zobaczyć, na dnie basenu są różne kwiatki, jest bardzo dużo ozdób. Tutaj po bokach basenu również. Tego pieska w ten sposób za ogon się nakręca. Nakręcimy go. I teraz włożymy go do wody, powinien zacząć pływać. Sami widzicie, jak on działa. Spróbujemy jeszcze raz. Przewraca się, zobaczcie. Spróbujemy może nalać trochę więcej wody, może wtedy będzie pływał. Jednak okazuje się, że potrzebne jest mniej wody, tak żeby ten pies był zanurzony tylko do połowy i wtedy on faktycznie pływa. Nakręcę go i już Wam to pokazuję. Zobaczcie. I wtedy on faktycznie chlapie ogonem. Teraz sprawdzimy, czy faktycznie lalka zmieni kolor swojego kostiumu pod wpływem wody. Powiem Wam, że tutaj pod wpływem wody ten kolor się nie zmienia. Zobaczcie, w żaden sposób, jak się tutaj nakłada wodę, to nie zmienia kolorów ten strój. Także z tego powodu ten zestaw dostaje ode mnie 3 gwiazdki. Dlatego, że ten pies też tak pływa, ale musi mieć bardzo określoną ilość wody. I tutaj na opakowaniu nigdzie nie było napisane, ile tej wody faktycznie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i zapraszam na kolejne na naszym kanale kochamzabawki.pl.